Dzień dobry, cześć, witamy Was w naszym kolejnym niespodziewanym odcinku. A niespodziewanym dlatego, że my nie spodziewaliśmy się znaleźć takiego budynku, który znajduje się za moimi plecami. Mówimy tu o starym, opuszczonym młynie. Młyn, który widać funkcjonuje już, znaczy nie funkcjonuje już dosyć dawno. Spróbujemy się tam do niego dostać. Może uda Wam się pokazać kilka elementów, które być może znajdują się w środku. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Materiał, który Wam dzisiaj zaprezentujemy, pochodzi z początku 2019 roku. Znalazłem go na dysku i pomimo kiepskiej jakości postanowiłem coś z tego zrobić. Wracaliśmy wtedy z objazdówki po Małopolsce i przypadkiem trafiliśmy na ten młyn. Młyn w pełni wyposażony w drewniane narzędzia, napędzane gumowym pasem klinowym. Miejsce niesamowite, bo takich narzędzi i w takim stanie nie widuje się często. Niestety, z racji tego, że jechaliśmy takim autem, a nie innym, nie mieliśmy przetwornicy, nie było możliwości naładowania sprzętu, umarła kamera, umarł aparat, rozjechała się w ogóle ostrość, autofokus się rozjechał w kamerze. Zostaliśmy tylko i wyłącznie z telefonem komórkowym, który robił materiały jakości cegły budowlanej. To, co udało się posklejać, sami ocenicie, czy warte było tych poświęconych 3 minut. Mamy nadzieję, że ten odcinek, który właśnie obejrzeliście, i ten sprzęt, który znajduje się w tym zabytkowym młynie, zrobiły na Was wrażenie. Materiał będzie taki, to znaczy jest taki troszeczkę szalony, dlatego że padły nam akumulatory w jednej kamerze. Część materiału pochodzi z telefonu komórkowego, część z handycama. Także słuchajcie, no szaleństwo totalne, ale miejsce warte tego, żeby się tam wślizgnąć, zobaczyć. No i życzymy temu miejscu, żeby przetrwało w takim stanie, jak jest, jeszcze długo. Cześć.